Witam ponownie wszystkich oglądających w części drugiej poświęconej spacerowi po październikowym ogrodzie, a w zasadzie to już jest koniec miesiąca, więc zobaczmy, co jeszcze w ogrodzie o tej porze kwitnie. Część pierwsza jest dostępna już na moim kanale, a to jest część druga. Zatem przejdźmy się i zobaczmy, co słychać. Trudno nie zauważyć tego krzewu. Jest to azalia oczywiście zrzucająca liście na zimę i ona niesamowicie się teraz wybarwiła. Zresztą każdego roku tak jest. Jej liście przybierają kolor taki krwisto pomarańczowy i pięknie kontrastuje chociażby z błękitem tego nieba. Przepiękna azalia, która wiosną nie dość, że zdobi bardzo licznymi różowymi kwiatami, to jeszcze teraz wygląda obłędnie o tej porze roku. I o tej azalii również wspominałem już na moim kanale, więc jeśli ktoś ma ochotę, może śmiało zajrzeć. Kolejny z rododendronów kwitnących, powtarzających kwitnienie jesienią. W pierwszej części było o innym rododendronie, a tutaj widzimy odmianę Grass Easy. Bardzo nietypowa odmiana ze względu na liście, no i postanowiła sobie zakwitnąć. Trawa pampasowa, mam ich wiele u siebie w ogrodzie. Jest to moja ulubiona trawa ze wszystkich traw ozdobnych i ona wygląda pięknie przez bardzo długi czas. Zawciągowiec kwitnie takimi lazurowo-niebieskimi kwiatami i już o tej porze pięknie się wybarwia, to znaczy jego liście. Ma taki bardzo intensywnie czerwono-karminowy kolor i ten kolor przepięknie kontrastuje z tymi właśnie lazurowymi kwiatami. Fuksja magellańska, Ricartoni, cały czas kwitnie i tak nieprzerwanie już to kwitnienie trwa od początku października, przynajmniej w tym roku. A że mamy koniec od początku lipca, powiedziałem października, a że mamy koniec października, no to też nie można jej odmówić uroku o tej porze roku. I wygląda naprawdę pięknie. Alstremerie cały czas niestrudzone i niezmęczone kwitną i to kwitnienie też będzie trwało aż do pierwszych większych przymrozków, mrozów. Piękne są te rośliny. Zachęcam do uprawy tych mrozoodpornych odmian, których jest trochę na rynku ogrodniczym, więc mamy w czym wybierać. Spójrzcie tylko, jak pięknie w tym roku opuncje mrozoodporne zawiązały owoce. Te owoce pięknie kontrastują również z tymi naszpikulcowanymi fragmentami opuncji, więc jest na co popatrzeć, ale lepiej tych roślin nie dotykać. Jeszcze trawa Red Baron pyszni się czerwienią tak delikatnie. To już nie jest ta czerwień, która była, ale o tej porze roku no już nie mam na co narzekać. I tak pięknie zdobiła ogród przez wiele miesięcy. Skimie japońskie, a mam ich trochę odmian. One pięknie wyglądają właśnie już o tej porze roku i pięknie wyglądać będą. To piękno tych kwiatostanów, które dopiero rozwiną się wiosną, będzie utrzymywało się aż do przynajmniej końca marca, początku kwietnia. Wtedy też te kwiatostany rozwiną swe kwiaty, które będą bardzo intensywnie też pachniały.
Pomidor przy ścianie cały czas niestrudzenie dojrzewa, owocuje. Tak też będzie jeszcze pewnie przez wiele dni. Po prawej stronie widoczny ostrogowiec, to ta różowa roślinka, tutaj oliwnik, limelight, a tutaj phygelius w odmianie African Queen. Nie jest to fuksja, a zupełnie inna rodzina roślin, która również pięknie wygląda w ogrodzie i możemy ją śmiało uprawiać w niektórych częściach naszego kraju, w tych cieplejszych oczywiście. I ona bardzo długo kwitnie, aż do pierwszych większych mrozów. Zjawiskowa roślina. Rozplenice w tej odmianie niskiej, Little Bunny, one wyglądają naprawdę bardzo delikatnie i nie zajmują też w ogrodzie zbyt wiele miejsca, jak chociażby te większe rozplenice, które jednak wymagają więcej przestrzeni. W tym miejscu widzimy jeszcze raz miskanty oraz rozplenice. Podświetlone słońcem wyglądają naprawdę bardzo, bardzo znamienicie, okazale, a tutaj jeszcze widoczny bananowiec Musa Basio i kwiatostan, który już raczej więcej nie będzie się rozwijał i też małe bananki, one już nie dojrzeją. No taki mamy klimat, niestety. Jak żeby inaczej, lawenda o tej porze roku nigdy nie zawodzi. U mnie kwitnie zawsze. W tle widoczna trawa pampasowa, a ta lawenda, która tutaj kwitnie, rośnie pod palmą, trachykarpusem Fortunei. Trawy pampasowej nigdy nie mam dość, dlatego też bardzo często pokazuję ją u siebie na kanale, bo jest tak piękna, że po prostu wygląda chyba najbardziej okazale ze wszystkich roślin o tej porze roku, które u siebie w ogrodzie posiadam. A tutaj widoczny bluszcz kolchicki z takimi pięknymi kwiatami, z których później wyłonią się owoce. Ten bluszcz kolchicki kwitnie dużo później niż ten pospolity. Miejmy nadzieję, że zbliżający się miesiąc również nie będzie jakoś specjalnie zimny i że pogoda dopisze, bo wiadomo, o tej porze roku, kiedy dzień jest już krótszy, to tego słońca jednak wszyscy potrzebujemy. A ja dziękuję wszystkim za obecność, za to, że oglądacie, nudzicie się lub też nie. To w sumie jestem też ciekaw, czy aż tak bardzo nudno jest.